Tomek! Tomek, natychmiast wychodź z tego auta! Nie. No. Tomek, czy możesz wyjść z tego auta? Krzysiu, natychmiast puść ten karton! Krzysiu, masz natychmiast zostawić ten karton w spokoju. Możesz go zostawić? Krzysztofie Nowaku, synu Romana, natychmiast puść ten karton. Proszę opuścić to miejsce. Paweł, czy ty znowu przywiozłeś kartony do domu? Krzysiu, to nie są kartony, tylko to są zabawki dla kota. Kupiłem kilka dla małych kotków. Gdzie one są? Wszyscy wiedzą, że koty najbardziej lubią bawić się kartonami. Tak, koty uwielbiają bawić się karton, to teraz specjalnie na nich kupiłem karton i kilka innych rzeczy. I dzisiaj zrobimy wielki test zabawek dla kotów. Tak, żeby zademonstrować wam, o jakie zwierzęta chodzi mi mówiąc koty, wam pokażę, bo pewnie nie wiecie, jak wyglądają koty. Teraz wam pokażę. Tak wyglądają koty, jak widzicie. Tu jest Lucyfer, a tu jest Daisy, co nie? One w życiu nie były tak wysoko, więc się są przerażone. A to jest karton, Daisy. Karton! Powiedz, z czego składa się kot? Z przedkocia, śródkocia i zakocia. Dokładnie. Kot się składa z części ogonowej. Tu widzimy część ogonową, część środkową i część płuc. A teraz zobaczmy, czy koty będą bawić się nowymi zabawkami, które dzisiaj im kupiliśmy. Podoba jej się nowy karton. Sama chce rozpakować, ale nie wie pewnie, że do tego potrzebny jest nóż. Przede wszystkim kupiliśmy też nowy drapaczek dla kotów. Nie wiadomo, czy to jest, nie jest ten drapaczek. Być może w tym kartonie zamontowali tylko ten mały drapaczek dla kotków. Bo kotki, mam dla was mały prezent. To nie jest zabawka, ale to jest prestiżowy drapaczek dla kotów. Bo jak to się mówi, co drapaków... O! Ten karton idealnie jest dla Paulisi. Ja cię kręcę. Poczekaj, Paulis, nie ruszaj się. Sprawdźmy, czy Paulinka wyśle się do Abu Dhabi. Chodź, Daisy. Zobaczysz też. Mówię ci. Ale warta jak raz świeczki. O kurde. Dobra, miłej zabawy. No. Zaklej taśmą. Paulis zapakowana. Teraz na wszelki wypadek zaklej taśmą. Jego gdzie jest taśma? Zaczekaj, Paulis, na chwilę. Nie. Dobra, to minus sobie tam będzie leżeć. Jakoś to... Jakby to zabezpieczyć, co nie? Wiem. Nie? Zrzuć ze schodów. Doskonały pomysł. Dobra. Jeden problem mamy z głowy. Chodź na kebaba. Chodź na browara. Teraz możemy się zająć drugą paczką. Kiedy jedna paczka została... Tak zwany jest to super ultradomek dla kotów. Tak to się nazywa profesjonalnie. Jeszcze nie wiem, gdzie go postawię, ale na razie go postawię. U siebie tego. Nie, nie. U siebie to ja postawię coś innego. O. O, widzisz. O. Patrz, jak to teraz wygląda. Sprawdźmy, czy koty się tym zainteresują. Dobra, Kipku. Sprawdźmy, czy się tym zainteresują. Żeby to sprawdzić. Trzeba wsadzić tam kotka. Siup do środka. Jeden. Jednego niżej daj. I drugi. Nie, tu są dziurki. O, i już widzimy, że kotki są ultra zadowolone z nowej zabawki. Widzę, że są ewidentnie zadowolone. No, chyba mi się spodobało nowe miejsce. No, już im się podobają. Ale dobra zabawka, co nie? Nowe, fajne miejsce. Będą jeszcie latać po tym. Coś nowego. Tak. Czy może wyjdą? Zobaczymy, czy uda im się wejść na dolniejsze piętro. Czy może staną na tym piętrze na zawsze i będą niczym kot zwierzy. Rosz kotka. Rosz kotka. O, chyba jeden odkrył. O nie, Daisy jednak wyskoczyła głównym wejściem. Cóż, ale zabawka jest fajna, co nie? Mają kotki biały, elegancko zabawę z poduszeczką. Się bawi. Ale mają taki fajny, porządny drapak też, no. A, co tam ciekawego jest? No, podoba mi się chyba. No, wydaje mi się, że to będzie... Będą się z tego nieźle się będą tym bawić. Teraz to wygląda, jakby z jednej strony był początek kota, z drugiej strony był koniec kota. Tutaj generalnie widzimy drugą zabawkę dla kotów, czyli jak to nazwać? Folia? Tak, folia. Próbuję na Lucyfera. Daisy, łap go, bierz go. Tak, więc będę miała taki fajny domeczek. Na razie niech on sobie tutaj elegancko leży. Pora na część główną, czyli tak zwana druga część zabawek dla kotów, która tu będzie w tej paczce. Są rzeczy podzielone na rzeczy, które są nie na baterię i rzeczy, które są na baterię. Więc na początku zrobimy to, co jest związane nie z baterią. Pierwsza rzecz... która mnie chyba najbardziej interesuje, to jest zabawka dla kotów typu ta. Czyli zabawa interakcyjna, interakcyjna z kotkami. Czyli to jest coś takiego, że przepychają kulki i zaraz im to zbudujemy. O, tak to wygląda. Trzeba to na początku jakoś zmontować, jak sami rozumiecie, prawdopodobnie montaż tego zajmie nam miesiące. To jest chyba takie puzzle, no to jest takie puzzle niczym. To jest taka mała prosta konstrukcja. Folia dalej jest najlepszą zabawką dla mnie. Po prostu łączymy to w ten sposób, jest to połączone. Aha. I potem to przykrywamy taką oto płachtą. Przyprowadzić koty! Dobra, sprawdźmy, czy nowa zabawka kotkom się spodoba. No. O, tu coś odstaje. O, teraz.
No patrz, macie tutaj piłeczkę. Sprawdźmy. Zrobiłeś się tą folię, bo to nie ma sensu. Ten kot ewidentnie jest zainteresowany czymś innym. Nowa zabawka? Te koty wiedzą lepiej, jak to znaczy dobra zabawka. Tą zabawkę ewidentnie nie będziemy kotom wyrzucać, bo jest uniwersalna, ale na test naszego odcinka będziemy musieli ją chwilowo zabrać. O, tak jakby coś kusiło kotki, kitku. Chyba jednego. Popchnie piłeczkę, popchnie Daisy, zobaczymy, zobaczymy jakby. Nie wiem chyba za bardzo jak. Lucyfer ewidentnie nie jest zainteresowany piłeczką, ale Daisy... Ale Daisy coś sobie kmini tutaj. A Lucyfer zajął się drugą folią. O, patrzcie, chyba chyba rozwinęła zagadkę. Chyba wie. I co teraz, jak wyciągnąć łapę? Pewnie zapomniała teraz już, jak wyciągnąć łapę. Co się stało z piłeczką? No poszła tam dalej. O, tam dalej jest piłeczka. O, patrz, wykminiła chyba, jak to działa. Kot wykminił zabawkę. No, Daisy ewidentnie jest bardziej zainteresowany. Lucyfera nie za bardzo obchodzą takie zabawki. Na razie zainteresowała się tym bardzo Daisy. Podoba jej się nowa zabawka, ewidentnie, chociaż nie wie, nie ogarnia chyba jeszcze, gdzie do końca jest piłka. O, nie, Daisy idealnie ogarnia, gdzie jest piłka. Natomiast Lucyfer chyba się zainteresował samą konstrukcją, tak. Po czym sobie poszedł. Lucyfer po prostu chce wziąć udział, ale nie zna zasad. Czyli widzimy, krótko mówiąc, że tylko 50% kotów ogarnia tą skomplikowaną zabawkę. Czyli pierwsza zabawka, jaką dzisiaj przyrządziliśmy naszym kotom. Działa. Działa. Na 50% kota. Działa. Dobra, Lucek nie będzie zainteresowany tą zabawką. A Daisy może się nam jak spodoba. Lucykowi też się spodobała, ale chyba nie do końca ogarnia zasady. To była zabawka numer pierwsza. Zabawka nazywała się Sensef. Oczywiście sam karton będzie też świetną zabawką, bo jak dobrze wiecie, koty uwielbiają kartony, ale schowajmy im to, żeby się po prostu nie rozpraszały. Dobra, druga zabawka, jaką kupiliśmy naszym kotom, to jest Kitty Pool, czyli jak sama nazwa wskazuje, koci basenek. Zobaczymy teraz, czy koty zainteresują się basenikiem, kocim basenikiem. I to jest, powiem wam, że to jest prawdziwa zabawka z wodą, więc zobaczymy. O, jest pogryzione zaraz. No pewnie będą, ale to w sumie jest dobry. Wodą? Tak, seria to jest wodą. Jest Kitty Pool, sama nazwa wskazuje. Jest to basenik ten. Na koty, gdzie się ładuje wodę. I teraz pójdziemy sobie naładować wodę i zobaczymy, jak nasze koty na to zareagują. Dobra, mamy koci basenik. Teraz zobaczymy, czy koty zainteresują się drugą rzeczą, jaką jest koci basenik, czyli dosyć nietypowa zabawka. Zabawka na dziś. O, Lucyfer ewidentnie będzie zauważył, że to jest woda. Będzie z tego wodę pił na stówę. Ale zobaczymy, no ciekawa zabawka. Lucyfer się tym zainteresował. Jest to dla niego dziwne, zobaczmy, jak Daisy zareaguje na zabaweczkę. No, koty są naprawdę takie zaskoczone bardzo. Nie wiedzą w sumie, co o tym myśleć. Na razie obwąchują teren, patrzą, no woda jest, tak, woda. Jest to mokre. One się po prostu zastanawiają, czy wy uważacie je za debile, że daliście zabawkę z wodą. Serio? Serio? Ale Daisy chodzi kotom od... Nie wiedzą, co robią. Po prostu cały czas nie wiedzą, co tu się dzieje. One tak, gdzie jest haczyk? Wychodzi na to, że koci basenik nie jest najlepszą zabawką dla kotów. No trudno, teraz już będziemy wiedzieć. Pora na kolejną zabawkę, która się nazywa Trixie. Spielgzeug Catch the Balls. Tak się nazywa ta zabawka. Tak, rozpakujemy teraz im nową zabawkę i zaraz w ten sposób na pewno przywołamy tutaj kotki, bo koty jak zobaczą nową, ekskluzywną... No nie, zepsuł się kot. Zobaczmy, co ten kot zrobi. Ej, zobacz, chodź tu Krzysztofie, bo to jest ważne dosyć. Ten kot ewidentnie nie chce, on już chce rozpakować nowe zabawki. I to w dużo szybszym tempie. Wow. Dobra, mamy nową zabawkę i chodzi o to, to są takie, zobaczymy, Daisy lubi takie zabawki. Połóżmy ją może tutaj, czy na dywaniku. I zobaczmy teraz, czy Daisy zainteresuje się nową zabawką. Zabawka prosta. No, widać, że Daisy jest trochę zainteresowana. Zobaczmy, czy Lucek się zainteresuje, czy to może też jest zabawka tylko na pół, 50% kotów. Lucek też zastanawia się nad mechaniką chyba tej zabawki. Aczkolwiek Daisy się zainteresowała nawet.
patrzy, co się dzieje z piłeczką i podąża za nią. Lucek nadal się zastanawia, jak działa to urządzenie, bo jak widzicie, sam jest bardzo złożone. O, Daisy się tutaj, Daisy na wygnaniach się zaczęła się angażować w zabawę. Taka prosta zabawka z piłeczkami i kotki już są w niebo wzięte. Co prawda trzeba... One muszą same sobie tam. Tylko powinny same przy tym same. Brać. O, ruszają i zastanawia się, co tu się dzieje, czemu to się rusza w drugą stronę i wraca. No tak, ale po co? Daisy idzie do basenu. Zobacz, Daisy, zobacz, wraca do basenu idzie. Nie no, coś tam się interesują, coś tam się interesują. No takie 1,5 kota chyba ta zabaweczka, co nie? Jest dobrze. Basen to takie 0,2 kota, co nie? A basen to jest takie 0,1. 1 kota chyba. Nie no, 0,25, bo piją z wody z basenu. Lucian zachowuje się trochę jak mój dziad wąż. Jeżeli czegoś nie da się otworzyć, to trzeba to zjeść. Ale ładnie się, bawią się. To no, jest tak, chyba, póki co chyba najlepsza zabawka jak dotąd. Bawią jest, się jak jest leci. Mała, one są takie trochę uspokojone, trochę się tym interesują, trochę latają. No ładnie, ładnie się. No jak się tak się zainteresowały, mega. Dobrze. No oj, patrz, no takie... Jest zabawa, fajnie, mają zabawę. Ilość kota w tej zabawce rośnie. Cześć, zobaczmy. Czy ona... Sam bym się jej bał. To jest creepy. Ona chyba jak dotyka się. Zobaczmy, jak koty zareagują na myszkę. Zdobią buchiwać. Poczekaj, tutaj na myszkę nie powinna jeździć? Tak, sam opętana mysz. Zobaczmy, co zrobi Lucek. Ludzkowi co ciekawe, no jak się spodobała ta opętana mysz. Jest jakby ją trochę zainteresowany. Tylko niestety ta opętana mysz ma taki problem, że jest jednorazowa, bo jak się bateria wyczerpie, no będzie już opętanej mysz. No to wtedy ten już nie będzie opętana, będzie tylko to jest chyba takie, ale lepsze, nadal lepszy niż basen. 0,75 kota jak na moje. Dobra, kolejna zabawka. Hannibal! Nie wiem tylko, czy to nie będzie na baterię. Zaraz zobaczymy, bo wiem, że dwie zabawki były na baterię. Niestety tą zabawkę przetestujemy za chwilę, jak zaopatrzymy się w baterię. W każdym razie zabawka pewnie polega na tym, że ta kulka jeździ po tej folii. W ta folia przez to się porusza. No i przez to się porusza pewnie. Tu są baterie! O, ja się kręcę, ale numer. No to są baterie już w zestawie. Dobra, uff. Tyle wygrać, to zaraz to przetestujemy. To jest losowo poruszająca się kulka. Jest genialne, losowo poruszająca się kulka. Koty po prostu nie będą, nie wiedzą, co mają sądzić o tej sytuacji. Daisy jak zwykle pierwsza, to zajmuje. Atakuje cię? Atakuj Daisy. Zanim to zaatakuje ciebie. Koty nie wiedzą, co mają myśleć, po prostu są po prostu zafascynowane. One tak patrzą, co tu się odwala. O, Daisy już zaingerowała. One teraz... Na świętego Filemona! Co tu się od Janie Pawla? No, Daisy! Jest serio. O, patrz! Nie, to jest takie creepy. No to jest creepy as fuck. Jak ona na tym siedzi, to nie ma jak się poruszać. To będzie mi się śniło po nocach. No Krzysiu, tak, Daisy, no nie no, coś tam w jakiś sposób działa. No ja bym powiedział półtora kota, jeden no. Kot jest całkowicie pochłonięty, drugi kot kibicuje. Się patrz. No, ale... Nie, bo to jest tak jak starszy i młodszy brat. Jeden gra, drugi ogląda jak ten gra i czeka na jego kolej. No. Ale ma wadę, jest głośne, bardzo głośne. Złapał na jak tą kulkę. No jak Lucek i... To nie ma kota. No i koniec, już kulka nie ma jak się ruszyć. Poczekaj, zobaczmy co się wydarzy dalej. No i koniec. Zwana zaraz, kocia pułapka. Zaraz kulcy też się do tego dopka, nie będzie żadnej kulki. A to są już agonalne podrygi. Jak się zdecydowałeś? No nie wiem, nie? No dobra, półtora kota, okej, wygrałeś. To jest takie półtora kota. No półtora kota, dokładnie. Jedyny minus jest, że jest głośny i że wymaga baterii po prostu. No. To tak, i ostatnia zabawka, też elektryczna. Czy to jest koci bongo? To się nazywa Fling Ama String, czyli każdy kot będzie tym, coś czuję, że te koty będą tym zafascynowane. To jest dosyć długa zabawka, z tego co widzimy. I ją się wiesza na jakiś, ją się na klamce wiesza, z tego co tam było nam pokazane. To jest też na baterię. Zaraz włożymy baterię i zaraz przekonamy się, czy w tym, zobaczmy, czy w tym zestawie dali baterię. To jest koto diabeł?
No, Daisy już jest zachwycona tą zabawką. Mimo, że jeszcze nie jest uruchomiona. Dobra, sprawdźmy, jak koty zareagują na naszą nową zabawkę, bo na razie są bardziej zainteresowane kartonem. No i kotów już nie ma. No to koniec. To jest jak... Koty już spędzą. Spróbuj tutaj... sobie jakby jeszcze do tego piórko przywiązać. O jest. One spróbują to zabić. Za zdecydowanie 2 na 2. Koty po prostu są zafascynowane nową zabawką. Naprawdę koty są to jest po prostu... sposób jak wyłączyć kota. Jeśli chcesz się pozbyć kota na przykład na cały stream, to odpalasz im taką maszynę. No. Ej, ale wyobraź sobie, Paweł, jakbyś zrobił teraz taki stream, odpalił kamelę i te dwa koty tak tylko. Przez 3 godziny. I tak przez 3 godziny. Lucyfer opóźnienie. Dobra, ale jeszcze jest drugi tryb, tryb turbo. Nie, serio? No. Tryb turbo jest chyba zbyt turbo, tak mi się wydaje. Sznurówka. No Lucyfer, mi się wydaje, że ta zabawka jest bardziej pod Lucyfera. No dobra, no. Ewidentnie ta zabawka jest bardziej pod Lucyfera. Jak widzicie, ale po jakimś czasie Daisy już się znudziła. No to póki co. O! Ja zauważyłem, że Daisy lubi takie zagadki na takie logiczne bardziej. Natomiast Lucyfer lubi takie głupie. Brutalna siła. Brutalna siła. To jest jego motto. Lucyfer, zostaw mnie. Jezu, ale patrz na niego. Góra, dół, nie? On nadal nie ogarnął. Nie, no błagam, to się spieszy. Nie męczmy go już, bo już się to. Odpuść mu. Okazało się, że mam jeszcze jedną zabawkę dla kotów. To jest chyba tylko takie stojące, po prostu, że to jest na sprężynce takie. Zabawka jest gotowa. Sprawdźmy. Kurde, ale on się Jacie, to jest latający motylek. Sam bym się tym bawił. O, normalnie świecie. Koty są za... O Boże, ale będą się znęcać. No ale się będą znęcać. No to koniec, motylek nie ma szans! Ale Daisy, ona uwielbia piórka, a motylki uwielbia jeszcze bardziej. Dobra, 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 zostaw. Bo to jest tak, że to ona upuści i znowu to poleci. A on się naprawdę zachowuje jak prawdziwy motylek! Co nie? Ja pierniczy, Daisy po prostu oszalała na punkcie to jest tej, super. Tej zabawki. Ona nie da spokoju temu motylkowi. No. Ona tu będzie 2-4 na dobę czatować. Ta zabawka ma jedną wadę, to jest jednokotowa. Łapanie motylka jest dla niej za łatwe, ale z drugiej strony jak go tylko puszcza... Dobra, generalnie tak, jeśli chodzi o zabawki, sprawdziliśmy właśnie kilka zabaweczek. Podsumowując, najlepsza zabawka, szczerze mówiąc... Pasen dla kotów. Pasen dla kotów z całą pewnością, ale ten motylek muszę przyznać, że zrobił naprawdę dobrą robotę. Po prostu jeden kot ma szajbę dostał na punkcie tej zabaweczki. Jaką, Krzysiu, oceniasz najlepszą zabaweczkę? Najbardziej mi się podoba to. Bo jest mało ingerencyjny. Tak, to moim zdaniem to jest najlepsze. To jest taki dobry wyłącznik dla kotów. Demoniczna mysz. Ogólnie uważam, że to... To jest coś, co powinien mieć każdy kot w domu. No bo to jest takie bez tego ingerencyjne. A przez to, że ten też już tak łapie, to już nie będzie tak stało fajnie. O, to będzie opadać. No to kot i kota to nie obchodzi. Ona po prostu nie odpuści, póki motylek nie będzie. Motylek jest fajny, ale jak się ma jednego kota, bo na dwa koty to... Tak. Jeden jest pokrzywdzony. Natomiast jeśli chodzi o najgorsze zabawki, to z całą pewnością basen dla kota nie sprawdził się najlepiej. Trzeba przyznać, że basen dla kota nie jest chyba najlepszą zabawką dla kotów. I o dziwo, to też się nie sprawdziło tak bardzo dobrze, ale to chyba z tego powodu, że no to są jeszcze za młode koty i one są troszkę głupiutkie. No tak czy siak, piłeczki dla moim zdaniem są najlepsze, bo to jest takie, po prostu zostawiasz sobie to kotkowi to i... To jest najśmieszne takie, to jest najśmieszne. A czy te wszystkie zabawki na baterie są fajne, tylko że uważam, że to, że są na baterie... To jest minus, to jest, to jest minus. A to jest takie, że kot się tym pobawi, znudzi mu się i... Demoniczna mysz. No, demoniczna mysz to jest...
No. Teraz na koniec już nie zabaweczka, tylko jeszcze ostatnia rzecz, którą wam pokażę w dzisiejszym odcinku, którą koty też będą miło spędzać czas. To jest kolejny drapak dla kotów, bo jak to się mówi, czym więcej drapaków, tym koty mają weselej. I ten... się miejsce mieszkać. Ja mam generalnie taki plan, że po prostu kupiłem ten drapak, dlatego że koty często mi wchodzą do studia. I kupiłem specjalny drapak, który będzie po prostu na, za moimi plecami, tak, na poziomie kamerki, żeby koty mogły sobie wejść i występować z nami na streamach. Tak zwane stream koty. Tak zwane stream koty. Tak, jest, drapak się składa z kilku części, ale to wydaje mi się, że to będzie prosta konstrukcja, zaraz się okaże. Tak, generalnie okazało się, że to się w drugą stronę montuje. Czyli od dołu trzeba wkręcać śrubki. Trochę niewygodne, bo w sumie nie widać do końca i jak to powinno... do końca tych śrubek, ale przynajmniej wiem jak to zamontować. Dobra, oto są zabawka typu, znaczy ostatnia konstrukcja, czyli drapak czy wieże. Chodzi o to, że on będzie stać dokładnie, zaraz wam pokażę gdzie. Plan jest taki, żeby to stało w tym rogu. Teraz, kiedy koty łaskawie tu wejdą, ja będę tak. Koty będą mogły ze mną prowadzić streama. Muszą jeszcze trochę podrosnąć, żeby nauczyć się tu skakiwać. Nie, przynajmniej teraz nie będą uciekały. Ale generalnie koty w ten sposób będą mogły być na streamie. A tutaj by trzeba było powiesić ten z... ten zabawiacz kotów. O Boże, to by tu wieczność spędziły. Przez cały stream byłby. No i to właśnie były najlepsze zabawki dla kotów plus bonus. Co nie? Mam nadzieję, że generalnie wam się podobała koncepcja. Powiedzcie, która zabawka wam się najbardziej podobała. Dajcie, czy to był basen, czy był to basen, czy demoniczna mysz. I tym akcentem się z wami żegnam i Paulisia się z wami żegna. Tak, idę sprzedać kupę. Koty też się żegnają. Znaczy nie, koty się nie żegnają. Koty zapraszają na streama.